Sponsorem transmisji jest Zakład Ceramiki Budowlanej Hadykówka. Jedyny w Europie producent w pełni ekologicznej ceramiki budowlanej. Witamy Państwa serdecznie z Węgier, gdzie pogoda nie rozpieszcza od samego rana, ale póki co, kiedy przyjechaliśmy, nie pada i jest szansa na to, aby te zawody rozegrać. Inauguracja sezonu żużlowego w Miszkolcu właśnie dzisiaj, a przeciwnikiem gospodarzy będzie ekipa RKM-u ROW Rybnik. Rybniczanie po przegranej z Grudziądzem będą szukali punktów właśnie tutaj na torze drużyny węgierskiej, natomiast gospodarze na pewno po klęsce w Daugavpils będą chcieli odzyskać twarz i pojechać dla swoich kibiców jak najlepiej. Spotkanie na pewno ciekawie się zapowiada, a oto składy, w jakich wystąpią obie ekipy. Najpierw goście RKM ROW Rybnik. Z numerem pierwszym Duńczyk Nikolaj Klint. Numer dwa to Daniel Nermark, a więc para obcokrajowców jako pierwsza para w ekipie RKM Rybnik pod trójką Roni Jamroży, ale wszyscy wiemy, że Roni Jamroży jest kontuzjowany, wystąpi naprawdę dopiero w meczu z Marmą Polskie Folie Rzeszów. Za jego nie ujrzymy dzisiaj na Węgrzech, za niego będzie stosowane zastępstwo zawodnika z numerem czwartym, pierwszy raz w lidze w tym roku, Mariusz Węgrzyk, a więc Jamroży i Węgrzyk. Gdyby jechał Jamroży, no, zdanie są podzielone, czy szanse rybniczanie mieliby większe. Z piątką Andrzej Karpow, Ukrainiec, bohater meczu z Grudziądzem, fatalna kraksa, na szczęście zakończona tylko potłuczeniami. Z numerem szóstym Kamil Fleger i z numerem siódmym Sławomir Pyszny. To jest ekipa RKM ROW Rybnik, siódemka, a właściwie szóstka zawodników na to spotkanie. Menadżerem drużyny rybnickiej jest Dariusz Momoc, a więc ta szóstka dzisiaj będzie walczyła na torze w Miszkolcu. A przed nami już gospodarze, skład ekipy gospodarzy najmocniejszy, jaki mogli dzisiaj wystawić. Z numerem 9 Czech Aleś Dryml, numer 10 jego partnerem będzie Laszlo Szatmari Węgier, a więc mocna pierwsza para gospodarzy. Potem z trójką James Wright, który kapitalnie spisał się na torze w Daugavpils. Jedynka i same dwójki, najbardziej waleczny zawodnik tego teamu w tamtym spotkaniu. Z numerem 12 Norbert Magoshi, znany z występów w Krośnie w Polsce. Potem z numerem 13 miał być, miał nie być, potem znowu miał być, ale w końcu jest Scotty Nichols. Z numerem 13 nadbierali kasę, mówiąc kolokwialnie, na Anglika, Węgrzy. No i jest Scotty Nichols z numerem 13. Z numerem 14 Josef Tabaka, także reprezentant gospodarzy, i z numerem 15 Justin Sedment. Jego tutaj obecność na pewno to spora niespodzianka, natomiast daje szansę Janusz Ślączko, opiekun, mentor ekipy z Miszkolca, daje szansę temu młodemu Australijczykowi. Przypomnę, w Anglii w barwach Swindon Robins jest jego brat, także jeździ na żużlu. Ryan się zwie, ale Ryan póki co bez angażu w polskiej lidze, ale być może z czasem będzie szansa na to, aby także jego brat pojawił się na polskich torach. Na Państwa ekranach rozkład par na dzisiejszą niedzielę. Ciekawie zapowiadamy się te spotkania, bo myślę, że szansa jest tutaj właściwie inaczej. No, pierwsza liga bardzo wyrównana. Widzą Państwo, że te pary także bardzo wyrównane. Tabela to obrazuje, że nie ma faworyta w tym roku. I tutaj jeszcze krótkie dane tego toru, na którym dzisiaj, przypomnę, debiut pierwszej ligi żużlowej. Na pewno wielkie wydarzenie historyczne, jak chodzi o zespół węgierski. Sędziom dzisiejszych zawodów jest doskonale znany w Tarnowie Tomasz Proszowski. My zapraszamy do Parku Maszyn, a potem już wielkie ściganie na torze Miszkolcu.
Nie rozpieszcza rybnickich rekinów pogoda, bo w czwartek wycieczka do Gniezna nadaremna dzisiaj w Mieszkolcu pada i ten mecz póki co delikatnie zagrożony, Darku, tor jednak dość twardy i te zagrożenie opadami nie jest tak duże, ale kiedy rozpada się bardziej, znowu może się okazać, że tak w czwartek przyjedziecie sobie na wycieczkę na Węgry. Tak, byliśmy tu wczoraj już z jednym z członków zarządu również, żeby popatrzeć, jak tutaj trenowali. Jest twardy tor. Myślę, że jeżeli nie lunie mocny deszcz, to te zawody dojdą do skutku i wreszcie nie będziemy musieli jeździć na wycieczki. No i tyle, no. Jeżeli lunie deszcz, no to wiadomo, że mogą być kłopoty z rozegraniem tego meczu. Sławek Pyszny dzisiaj na rezerwie, ale pokazał w Lendawie wczoraj, że te skutki kontuzji, które dadzą w meczu z Grudziądzem, nie są aż tak dotkliwe. Mówi, że czuje się dobrze i powinien być w pełni przygotowany dzisiaj. Tak, tak. Myślę, że Sławek wszystko ok, jest z Sławkiem i wczoraj pokazał, że dobrze jeździ. Wrócił do swojej dyspozycji normalnej. I myślę, że dzisiaj z tej siódemki pojedzie parę razy i pokaże dobry żużel. Dylemat miałeś ogromny, czy pojechać Jonasem, czy zastępstwem zawodnika, Toraniego Jamrożego. Jednak ZZK to spore ryzyko w meczu wyjazdowym. Ryzyko jest zawsze. Trzeba je podejmować i potem spróbować to obronić przed wszystkimi. Jest to ciężka sprawa, ale myślę, że w pierwszym meczu z Daugabi sprawdziła się ZZK. Myślę, że dzisiaj też się sprawdzi ZZK. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam kibiców. Możemy. Janusz Ślączko obiecał nam, że wywiad będzie po węgiersku, natomiast ja nie wiem, jak będzie z tłumaczeniem tego wywiadu, bo po węgiersku ja znam tylko jedno słowo, Janusz, a tak całkiem poważnie. Najsilniejszy skład dzisiaj, bo wielu się zastanawiało, czy będzie Scott Nichols. Jest Scott i Farku Maszyn. Pierwszy mecz u siebie, klęska w meczu wyjazdowym pierwszym, ale u siebie będziecie, jak zapowiadałeś, bardzo mocni. No chciałbym na pewno. Pierwszy mecz jest to chyba historyczny dla Miszkolca w pierwszej lidze. Wiadomo, chcemy wygrać. I po to chyba się jeździ na żużlu. Twardy tor dzisiaj przygotowany. Spodziewaliście się opadów deszczu, tu faktycznie padało bardzo długo. Natomiast przygotowaliście znakomicie na wierzchnię, bo nie ma w tej chwili żadnych kałuż ani niespodzianek. No nie, to nie ma żadnej kombinacji. Po prostu zawodnicy muszą jechać. Jeżeli ktoś kombinuje torem, to znaczy, że coś nie jest w tym żużlu tak, jak powinno. Tor jest równy dla wszystkich. My perswekujemy twardy tor. Taki przygotowałem. I no mówię, no te opady deszczu nam trochę pokrzyżowały plany, ale miejmy nadzieję, że te zawody się rozpoczną i szczęśliwie się skończą. Jedno pytanko mam do ciebie. Lukas Dryml szuka sobie klubu. Czy to jest faktycznie ostateczna, definitywna decyzja kierownictwa klubu z Miszkolca, że Lukas nie wystartuje w tym roku na Węgrzech? Nie wiem. Ja z Lukasem nie negocjowałem. Nie wiem, jakie są warunki, także to trzeba zapytać prezesa. Dziękuję. Dziękuję. I przed nami pierwszy wyścig tego, myślę, ciekawego spotkania. Nie będzie tu łatwo w Miszkolcu nikomu, a rybniczanie dzisiaj będą testowali gospodarzy jako pierwsi. Nikolaj Klint w kasku żółtym, w kasku koloru białego. Daniel Nermark, to jest para gości z Rybnika, gospodarze w tym biegu. Ależ Dryml na czerwono i na niebiesko z pola czwartego. Laszlo Szatmari, bo dzisiaj pierwszy zestaw obowiązuje w Miszkolcu. Dla tych z Państwa, którzy prowadzą sobie statystykę, pierwszy zestaw na torze w Miszkolcu. Przypomnę, że polegli gospodarze w Daugavpils bardzo sromotnie. W pierwszym spotkaniu rybniczanie dwa mecze na swoim koncie, zwycięstwo właśnie z Łutyszami i przegrana w kontrowersyjnych okolicznościach z ekipą z Grudziądza. No i tutaj trzeba szukać punktów. Na wyjeździe właśnie w Miszkolcu już jest stała czwórka pod taśmą startową. Pogoda jak na razie jest dobra, zachmurzone wprawdzie, ale przebija się słoneczko. Baliśmy się tego spotkania tutaj w sensie pogodowym, bo kiedy jechaliśmy do Miszkolca, całe Czechy i właśnie całą Słowację padało. Potem na Węgrzech dopiero po przekroczeniu granicy się rozpogodziło, ale jak na razie się to utrzymuje i oby tak do końca zawodów. W żółtym Klint. Z pierwszego, z drugiego Ależ Dryml w kasku czerwonym, pole trzecie, Daniel Marka z białe, pole czwarte, Laszlo Szatmari z koloru niebieskiego. Taśma w górze, znakomicie, rybniczanie, oni już są z przodu. Dobrze, w kasku białym jedzie Nermark. Drugi Szatmari, trzeci Nikolaj Klint, ale teraz wejście Duńczyka, ten wiraż. Niedobrze się złożył, jest Ależ Dryml na pozycji trzeciej, a więc remisowo nam się to układa. Problemy na razie mają zawodnicy na tym torze. Najlepiej Daniel Nermark w kasku białym, potem para gospodarzy. Szatmari Dryml, a Nikolaj Klint ma problemy z motocyklem. Coś z jego
motorem jest nie w porządku i on już tego biegu nie będzie kontynuował. Nermark po dobrym starcie pierwszy, nie zmienia się absolutnie nic, nie odrabiają gospodarze dystansu do Szweda. Ale ten przyzwyczaił swoich kibiców do znakomitych startów, co pokazał w tej odsłonie. Bez walki, bez emocji jak na razie poza akcją Alesza Drymla na pozycję Nikolaj Klinta. No i mamy pierwszy bieg remisowo, 3-3. A więc pierwsze miejsce i 3 punkty Daniel Nermark, 2 punkty zdobywa Laszlo Szatmari, 1 oczko dla Alesza Drymla, bez punktu Nikolaj Klint, który nie kończy tego biegu na skutek defektu motocykla. I mamy remis, proszę Państwa, po pierwszym wyścigu. 3-3 w pierwszym biegu i taki też stan spotkania, proszę Państwa, po pierwszej gonitwie na torze w Mieszkolcu, a więc inauguracja sezonu w Mieszkolcu odbyła się właśnie kilka sekund temu. Szybciutko drugi bieg już przed nami, tym razem bieg zawodników juniorskich. W zeszłym roku ten bieg otwierał każde zawody, w tym roku zmieniono to. Nie wiem właściwie dlaczego, bo argumentacji nie słyszałem dobrej, kiedy panowie w krawatach zmieniali pierwszy bieg z drugim. Właściwie to sztuka dla sztuki zamiana, no ale trudno. Zamieniono i jedziemy drugą odsłonę w Mieszkolcu. Józef Tabaka w kasku czerwonym, jego partnerem będzie Justin Segment w kasku koloru niebieskiego, Australijczyk w barwach zespołu z Mieszkolca. Natomiast goście rybniczani Kamil Fleger w kasku żółtym i w kasku białym Sławomir Pyszny, który znakomicie spisał się wczoraj w Lendawie w rundzie kwalifikacyjnej do indywidualnych mistrzostw świata juniorów przy naszym stanowisku komentatorskim. Janusz Ślączka, krótki rękawek, rozpalony już emocjami. On na Państwa ekranach właśnie teraz, ale wstał, bo bieg może być ważny dla jego drużyny. Zresztą tutaj dzisiaj każdy bieg będzie na wagę złota. Tabaka i Segment kontra Kamil Fleger i Sławek Pyszny. Popatrzmy. Taśma w górze, dobrze. Rybniczanie, kapitalna akcja rybnickich zawodników na wyjściu z tego wirażu, ale problemy tam ma jadący w kasku żółtym Kamil Fleger. Opanował to jednak znakomicie. Oj, teraz zderzyli się rybniczanie. Niebezpiecznie to wyglądało wszystko. No i niepotrzebnie zupełnie postawiło tam na środku tego wirażu rybnickiego zawodnika. Całe szczęście, że nie działo się to na dużej prędkości i myślę, że nikomu się nic nie stało. Chociaż czasami paradoksalnie bywa tak, że właśnie wypadki, które wyglądają najmniej groźnie, są czasami opłakane w skutkach. Jest Sławek Pyszny, podnosi się. A proszę zobaczyć na motocykl Kamila Flegera. Układ wydechowy rozmontowany. Będą mieli czas mechanicy to wszystko poskładać. Jest karetka na torze. Leży Kamil Fleger, ale mamy nadzieję tutaj, że wszystko będzie w porządku. Szkoda oczywiście dla rybniczan, bo wyglądało to wszystko dla nich bardzo dobrze. Jechali znakomicie na podwójnym prowadzeniu, no a teraz na razie to wygląda dobrze, jak chodzi o Sławka. Tam jest leży Kamil, jest także na torze Józef Tabaka w kasku czerwonym, który zabrał się z całym towarzystwem pod bandę. Sławomir Pyszny, jedno pytanko, Sławku, jak się czujesz po tym upadku i co było przyczyną tego twojego upadku? Myślę, że za mocno weszłem z gazem w ten łuk i stanąłem w obrotach i później mnie obróciło. Jeszcze Kamil był zaraz obok mnie, chyba uderzył we mnie i... Co powiedz mi z twoim zdrowiem? Znaczy, dokucza mi znowu ból w klatce piersiowej po ostatnim upadku również, co było na meczu z Grudziądzem. Dzięki. Dzięki.
Wszystko dobrze ze Sławkiem Pysznym, ale słyszeli Państwo grymas na twarzy. Widzieli Państwo grymas na twarzy, a więc na pewno no, po takim upadku nie ma dobrego samopoczucia. Ważne jest to, że jest zdolny do dalszych startów z ławek Pyszny. I osamotniony Kamil Flegger będzie musiał bronić barw gości w tym drugim biegu. Na gospodarze, co by nie powiedzieć, dwójka już na torze, już pod taśmą, na pewno są faworytami tego wyścigu. Józef Tabaka w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Justin Szegment kontra Kamil Flegger w kasku żółtym. Minuta 15 sekund. Jeszcze ma Kamil na wyjazd z parku maszyn. Jest w jego boksie Mateusz Domański. No i zobaczymy, czy będzie w stanie Kamil powalczyć tutaj o zwycięstwo, bo na pewno zadanie ma utrudnione. Czwarte pole nie jest najlepsze. Chociaż Laszlo Szatmari, jadąc z czwartego pola spod płotu, przyjechał drugi. Mówił Sławek Pyszny właśnie o tym, że czwarte pole nie najlepsze, ale pojechał dobrze. Teraz Kamil między dwójkę rywali na polu numer 2 w kasku żółtym. No, popatrzmy. Tabaka i segment kontra Kamil Flegger. Dobrze, Kamil ze startu jest pierwszy na wejściu w ten wiraż. Potem gospodarze za nim w kasku czerwonym, Tabaka w kasku niebieskim. Justin Segment, problemy na tym drugim wirażu, ale mówił o tym Dariusz Momot przed tym spotkaniem, że tutaj trzeba jechać nieco szerzej, że ten krawężnik niezbyt trzyma i przynajmniej na drugim wirażu tak to wszystko wygląda, nieco szersze wejścia, Tabaka blisko Flegera, ten jednak bezwzględnie jak na razie. Nie liczy się jak na razie Australijczyk, którego strata już jest bardzo duża, ale Józef Tabaka bardzo szybki, nie traci dystansu do Kamila Flegera. Teraz z wyjścia zyskał nieco młody rybniczanin. Tabaka bardzo szeroko, ale zamyka tam marzenia pod bandą Tabaki o trzech punktach. Kamil Flegger, jeszcze jedno okrążenie, problemy Flegera. Teraz bardzo blisko krawężnika jedzie Tabaka prosta, no i zobaczymy, co zrobi Węgier na tym ostatnim wirażu. Poszerzył tor jazdy Kamil Flegger i wygrywa ten wyścig, 3 punkty, a więc dla niego trójka, dla Kamila Flegera 2 punkty. Józef Tabaka, wielkie brawa, bo na pewno ten bieg mógł się podobać, bo walczyli do końca o zwycięstwo. Justin Segment, 1 punkt, mamy po 3 w biegu numer 2. A więc drugi remis w dniu dzisiejszym i w całym spotkaniu po 6 jak na razie. Więc potwierdza się to, co tutaj mówiono, że to będzie spotkanie zacięte, to będzie spotkanie walki. I tutaj, jeżeli któraś z drużyn wygra, wielkiej różnicy punktowej nie będzie. Tak też się na razie dzieje. Speedway Miskolc, RKM, ROF Rybnik po 6 dla obu ekip. Przed nami trzecia odsłona tego spotkania. Zastępstwo zawodnika w miejsce Roniego Jamrożego. Od razu desygnował Dariusz Momot Daniela Nermarka, Szwed, kapitalnie w pierwszym biegu zwycięstwo. Jego partnerem będzie Mariusz Węgrzyk w kasku koloru białego. Zmiana motocykla chyba w przypadku Mariusza Węgrzyka, niczym Tomasz Golo przed Grand Prix. A więc Węgrzyk i Nermark, to rybniczanie, gospodarze, James Wright w kasku koloru czerwonego i Norbert Magoshi w kasku niebieskim. Wright w czerwonym, w kasku niebieskim Magoshi, to jest para gospodarzy, goście. Nermark na żółto, na biało Mariusz Węgrzyk z pola numer 4. Już chyba wszystko dobrze przed nami. Trzecia gonitwa, popatrzmy.
Dobrze Nermark ponownie. Dobrze także Mariusz Węgrzyk. Na podwójne prowadzenie wychodzą Rybniczanie. Gospodarze jak na razie z tyłu. W kasku niebieskim teraz Magoshi jest trzeci. James White próbował przy krawężniku, ale zamknął tam Mariusz Węgrzyk na wyjściu z tego wirażu. Anglika teraz próbuje nieco szerzej. No i zobaczymy, czy to odniesie efekt. Nermark niezagrożony. Mariusz Węgrzyk do końca będzie musiał odpierać ataki. Anglika, który bardzo szeroko tam atakuje przy samej bandzie. Ale jak na razie Węgrzyk broni się znakomicie. I goście prowadzą podwójnie. Nermark za 3, Węgrzyk za 2, James Wright 1. W kasku niebieskim Norbert Magoshi. Jak na razie czwarty, a wydawało się po pierwszym wirażu, że będzie tutaj walczył. James Wright już na miejscu numer 2. Słabnie ten motocykl Mariusza Węgrzyka. Pojechał trochę nonszalacko na tym wirażu, za szeroko. Wszedł w ten wiraż i wykorzystuje to Anglik, który wiedzie w tej chwili 2 punkty. A więc Nermark za 3. James Wright 2. Mariusz Węgrzyk 1. Bez punktu. Norbert Magoshi w kasku niebieskim. 5-1 miało być w zamyśle, skończyło się na 4-2 dla gości w tym biegu. Zwycięża za 3 punkty dla niego pierwsze miejsce Daniel Nermark, 2 punkty James Wright po ładnej walce i wykorzystaniu błędu Mariusza Węgrzyka. 1 punkt dla Super Mario i bez punktu Norbert Magoshi. To są wyniki biegu numer 3, 4 punkty na konto punktowe gości, 2 punkty dla gospodarzy, a to oznacza, że Rybniczanie prowadzą 10-8 po 3 rozegranych gonitwach. Sponsorem transmisji jest Zakład Ceramiki Budowlanej Hadykówka. Jedyny w Europie producent w pełni ekologicznej ceramiki budowlanej.